burgery z kurczaka z parmezanem. To bardzo ciekawa i łatwa propozycja na codzienny posiłek. Zarówno dobrze można je wsunąć do bułki, albo podać z frytkami. Oczywiście można kupić gotowe drobiowe mielone mięso, ale ja uważam, że jak je sami zmielimy, to mamy pewność co do jakości. Do mielenia używam zarówno fileta z udźca, jak i piersi w stosunku pół na pół. I do tak zmielonego dodaję żółtko jajka, paprykę słodką, sól, oregano i wcześniej wspomniany starty parmezan, który bardzo wzbogaci smak naszego burgera. Posypuję także świeżo zmielonym pieprzem i dodaję troszkę oliwy z oliwek. Wszystko razem dokładnie mieszam, aż powstanie jednolita masa, którą porcuję, przekładam na deskę i za pomocą noża formuję w miarę równe burgery. Po czym mocno rozgrzewam grillową patelnię i układam je właśnie na niej. Kiedy zaczną nabierać złoto-brązowych kolorów, przekładam na drugą stronę i smażę tak długo, aż zaczną nabierać podobnych barw właśnie z tej drugiej strony. Wtedy przekładam na talerz, podaję razem z frytkami. Posypuję zewnątrz jeszcze świeżym parmezanem. Zgodzicie się ze mną, że przygotowanie tych burgerów jest dziecinnie proste. Więcej takich przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnatv.pl, ale najpierw te burgery powinniście koniecznie zrobić w domu.